Co myśli o tobie osoba ukochana tej nocy? Wróżba z kart Lenormanda i Tarota dla was. Witam serdecznie moi kochani na moim kanale. Ja nazywam się Wróżka Loelia i powróżę wam dzisiaj miłośnie. Proszę was również o aktywność. Nie bądźcie pasywni, tylko piszcie mi komentarze. Dawajcie łapki w górę, czyli lajki i subskrybujcie, jeśli jesteście tutaj nowi. Zostawcie subskrypcję i zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o moich ciągłych, codziennych wręcz premierkach z filmikami dla was, z wróżbami rozmaitymi. Zapraszam do subskrypcji. Kochani, zapraszam również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie, bym powróżyła wam osobiście, ja wtedy podam wam termin możliwy i warunki oczywiście, jakie robię wróżby, jakie zestawy są do zamówienia. Wtedy wyślecie mi na WhatsAppa lub na Messengera swoje fotki, czyli swoje zdjęcia, daty urodzenia, wiadomości, pytania do kart i umówimy się oczywiście na rozkład prywatny, osobisty. Zapraszam was serdecznie. A teraz, kochani, do wyboru dwie grupy, jak zwykle. Pierwsza to kwarc cytrynowy i karty Lenormanda. I druga grupa to kwarc górski, kryształ górski i karty Tarota. Proszę, wybierzcie sobie talię, którą lubicie, lub grupę, numer, który lubicie, jedynka, dwójka, lub kamień cytryn, lub kryształ górski. Zapraszam serdecznie. Myślcie o waszej osobie ukochanej. I zaczynamy. Grupa pierwsza, czyli Lenormand. Co myśli o mnie osoba ukochana? 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 Co myśli osoba ukochana tej nocy o mnie? Tutaj mamy już w przełożeniu kart zaproszenie, bukiet. Czyli zaproszenie na randkę, na uroczystość, na spotkanie, na rozmowę, na sympatycznie spędzony czas. Przyjemnie, lekko, radośnie, romantycznie. Ta osoba ukochana myśli tej nocy o otwarciu się jakiejś nowej szansy z tobą, otwarciu się nowych drzwi, nowych możliwości, otwarciu się na ciebie. Chce napisać wiadomość. Chce ta osoba napisać wiadomość i porozmawiać o waszej relacji. O związku, o relacji, jakiej chce relacji z tobą. Czego chce, czego pragnie. I chce porozmawiać. Zobaczcie, jaki konsekwentny, piękny układ. Czyli otwarcie się, napisanie wiadomości, wysłanie wiadomości, jeśli już tą wiadomość może ma. Związek z tobą, tak? Czyli rozmowa o związku, waszej relacji, ewentualnie o czymś, co się stało w waszej relacji. No i tutaj właśnie potrzeba tej rozmowy, tak? Być może jest jakaś nerwowa, napięta atmosfera, ale ta osoba, twoja ukochana, tej nocy właśnie teraz myśli o tym, by porozmawiać o wszystkim, co się wydarzyło. Bardzo piękna, pozytywna tutaj wróżba, taki piękny rozkład. Pozytywne karty i teraz zobaczmy, kochani, grupę drugą.
Grupa druga, Kryształ Górski i karty tarota. Zapraszam oczywiście również wszystkich do oglądnięcia całej wróżby, bo być może, kochani, uzupełnią się te czytania. To są dwie różne talie, które nieraz bardzo magnetyzują ze sobą. Co myśli o mnie osoba ukochana tej nocy? 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 Co myśli o mnie ukochana osoba tej nocy? No, jest tu pasywność. Nie wiem, ta osoba myśli, analizuje, ma potrzebę jakby tutaj teraz wyciszenia się, dystansu i przemyślenia spraw z innej perspektywy. Jest ta osoba pasywna, nie robi nic. Tutaj widzę pasywność ogromną, jakieś takie zacięcie, zablokowanie. No i ta osoba chce jednak zgody, harmonii, balansu z Wami. Podziwia Was, myśli o Was bardzo, bardzo dobrze, pozytywnie. Jesteście przez tą osobę wręcz stawiane na piedestale, tak? Podziwia Was i chciałaby z Wami być tutaj w harmonii. Wie jednak ta osoba i myśli o tym tej nocy, że coś się między Wami zakończyło, coś umarło, tak? Jest karta śmierci, ale ta osoba myśli tej nocy, by tutaj narodziło się coś na nowo, widzicie? Nowy horyzont, nowe możliwości, nowe słońce na horyzoncie, nowe światło w tunelu, nowa nadzieja. Ta osoba chciałaby, by się coś znowu odrodziło, tak? To, co umarło, dobrze, coś się nie powiodło, coś się nie ułożyło, coś był jakiś problem, który zburzył czy zaszkodził tej relacji, ale ta osoba ma nadzieję jeszcze na coś nowego z Wami. Na razie jest tutaj pasywność. W tej grupie jest pasywność. Ta osoba wie, że Wy nie robicie nic, jesteście w dobrej swojej pozycji, ale ta osoba również, Twoja ukochana, dzisiaj myśli, ale jakby tutaj medytuje, jest w harmonii, spokoju, ale jest pasywna, boi się być może tutaj jakiegoś zranienia, że czymś ich dotkniecie, nie wiem, zranicie, zrazicie. Także tutaj usiadła w swojej dobrej pozycji i jak widzicie, namyśla się, myśli, medytuje. Nie wiem, nabiera może sił, może potrzebuje harmonii, potrzebuje jeszcze przemyśleć w spokoju, ponieważ tutaj mamy właśnie tego wisielca. Więc ta karta jakby rzeczywiście troszkę zróżnicowana jest niż grupa pierwsza, ponieważ tutaj jest naprawdę duży podziw, duża potrzeba pogodzenia się, harmonii i nowa nadzieja na coś, na jakąś relację z Wami, ale niemniej jednak jest dużo pasywności dzisiaj, pasywności w tej chwili, aktualnie, tak? Nie widzę tutaj żadnej aktywności, która by jeszcze dzisiaj lub za chwilę, lada moment się tutaj wydarzyła. Nie widzę tego. Jest raczej pasywna jeszcze ta osoba ukochana i tak jak mówię, ma potrzebę przemyślenia wszystkiego. Dziękuję serdecznie. Takie, kochani, mamy dzisiaj karty dla dwóch grup. Dziękuję, że byłyście, że byliście, że jesteście i zapraszam Was oczywiście już jutro. Do usłyszenia, kochani. Już wkrótce.